Gdzieś na Suwalszczyźnie, pod Górą Rowelską, bije źródło jednej z najpiękniejszych rzek Polski – Czarnej Hańczy. Potem to już 142 km cudu natury, 108 km w Polsce, reszta na Białorusi. Cudu natury ukochanego przez setki tysięcy ludzi. Była to wielka miłość największego Polaka naszych czasów, papieża Jana Pawła II. Ukochał ją znakomity chirurg profesor Krzysztof Bielecki. Wraz z grupą przyjaciół nie opuszcza jej od wielu lat. Kocha ją i martwi się o nią. Po raz pierwszy to 15 lat temu zostałem namówiony, krótko mówiąc, na spływ kajakowy, który prowadził świętej pamięci Andrzej Smuła, mój nieodżałowany przyjaciel, który zapoznawał mnie z arkanami sztuki przewodzenia spływą, rozkochał, pomógł mi się rozkochać w Czarnej Hańczy, w tej okolicach, nauczył mnie pewnych tutaj czynności. Dzisiaj chcemy Państwu pokazać chrzest nad Czarną Hańczą. I rzeczywiście, ta okolica jest przepiękna. A to wszystko, co za chwilę będziemy mówić, ma służyć jednemu. To nie jest promocja ani mnie, ani moich kolegów. To jest promocja Czarnej Hańczy. Wszyscy chcą z niej korzystać. Przepiękna okolica, cierpliwa rzeka, ale mało się nią opiekujemy. Ja ostatnio stoczyłem batalię, zaraz panu dam list od prezesa Krajowego Zarządu Dróg Wodnych Śródlądowych, który mi oświadczył, że nic na Hańczy robić nie będziemy. Chodziło mi o strzyżenie tej trawy pomiędzy Maćkową Rudą a Frąckami. Tam rzeka prawie stoi i kajakiem nie można przepłynąć swobodnie, trzeba dobrze się naprawić, żeby przepłynąć. Po raz pierwszy to 15 lat temu zostałem namówiony, krótko mówiąc, na spływ kajakowy, który prowadził świętej pamięci Andrzej Smuła, mój nieodżałowany przyjaciel, który zapoznawał mnie z arkanami sztuki przewodzenia spływą, rozkochał, pomógł mi się rozkochać w Czarnej Hańczy, w tej okolicach, nauczył mnie pewnych tutaj czynności. Dzisiaj chcemy Państwu pokazać chrzest nad Czarną Hańczą. I rzeczywiście, ta okolica jest przepiękna. A to wszystko, co za chwilę będziemy mówić, ma służyć jednemu. To nie jest promocja ani mnie, ani moich kolegów. To jest promocja Czarnej Hańczy. Wszyscy chcą z niej korzystać. Przepiękna okolica, cierpliwa rzeka, ale mało się nią opiekujemy. Ja ostatnio stoczyłem batalię, zaraz panu dam list od prezesa Krajowego Zarządu Dróg Wodnych Śródlądowych, który mi oświadczył, że nic na Hańczy robić nie będziemy. Chodziło mi o strzyżenie tej trawy pomiędzy Maćkową Rudą a Frąckami. Tam rzeka prawie stoi i kajakiem nie można przepłynąć swobodnie, trzeba dobrze się naprawić, żeby przepłynąć. Pierwsze spływy kajakowe, przypomnę, zaczęły się w 1930 roku, w latach 30. ubiegłego stulecia. I wtedy co parę lat robiono taką kosmetykę dna, bo ta roślinność zarasta. Ona ma płynąć, ona ma żyć. Na niej mają być ludzie, mają być turyści. I ona przez Boga została stworzona do tego celu. Pan może mnie obudzić o każdej godzinie doby. Ja panu powiem całą trasę od Augustowa przez jeziora, śluzy, suchą rzeczkę, Serwy, całe 60 km Czarnej Hańczy od Wigier do Rygola włącznie. Znam to na pamięć. Gdzie mogę, próbuję to promować. I nas jest tutaj kilku w tej grupie, co się trzymamy tak już od lat. I powoli odchodzimy, prawda? I na mnie też pewnie kolej przyjdzie, wcześniej niż później. Ale chcemy coś po sobie zostawić. Chcemy zostawić to, przekonać innych w naszym kraju, że warto tu przyjeżdżać. Że warto kontynuować to, co w połowie ubiegłego stulecia wykonano. Nie ma piękniejszego widoku, jak człowiek stanie rano na wschodzie słońca nad Hańczą i widzi ten cudny zakręt, który tu za mną widać, świergot ptaków, mgłę unoszącą się nad wodą. Nie ma piękniejszej sprawy, jak stanąć na Serwach, na tej wyspie, gdzie była kiedyś stanica. Niestety prywatni właściciele wyrzucili nas stamtąd. Nie ma nic, niszczeje to wszystko. Przepiękny szmaragd na jeziorze Serwy.
każdy etap, każda stanica ma coś pięknego w sobie, tylko trzeba to znaleźć. To tak jak z kobietą. Nie ma brzydkich kobiet, tylko trzeba znaleźć ten element, który jest piękny. I tutaj w tych okolicach jest to samo. Ja nie chcę za dużo mówić, bo można byłoby mówić godzinami, godzinami, godzinami. Gdzie mogłem, próbujemy to promować, ale oddam głos moim kolegom, niech oni potwierdzą to, co ja mówię, albo zaprzeczą. No, każdy z nas ma swoje przemyślenia. Stale tu wracamy. Wracamy swoimi rodzinami. Ze mną są mój syn, który zaczynał 10 lat temu i też pływał ze mną. I powiem Państwu taką historię, że 10 lat temu płynąłem z nim i tak mnie coś naszło. To nie fair było. Mówię, Maciuś, jak tu będziesz płynął, jak mnie już nie będzie ze swoim synkiem, to przypomnij sobie, jak ja z tobą tu płynąłem. I cisza, widzę od przodu kajaka. A on płacze i pyta się, tato, ale jak ja cię poznam? Ja wybiorę taki bąk pasiasty, będę tu latał czy nad tobą. No dobrze, ale jak ja cię poznam tyle bąku, to ja mówię, będę trzymał skalpel w ręku, bo jestem chirurgiem. No to są takie historyjki. Codziennie wieczorem ognisko, obchodzimy symboliczne urodziny, śpiewamy. No jest w sumie pięknie, warto żyć dlatego tutaj. Czy tak. Czarna Hańcza to lek? Oczywiście, że lek. Oczywiście, że lek. Z dwóch powodów. Bo najpiękniejsze leki... Ja powiem Państwu krótko. Na świecie są dwa rodzaje chorób. Jedne z urojenia, a drugie nieuleczalne. I lekami najlepszymi, jakie ja znam osobiście, to jest ruch. A tu trzeba pracować. Tu nie wykorzystuje się jak w żaglówkach siły wiatru, tylko trzeba pracować, trzeba machać, prawda, wiosłem. Czyli ruch jest na co dzień. I druga rzecz, zdrowe jedzenie. Karmią nas tu świetnie, prostym jedzeniem, trochę prymitywu w tym XXI wieku. Są toalety w lesie, drewniane z okienkiem, świetną klimatyzacją, prawda, przez dziurę. Super jest, prawda, można się zadumać na chwilę. A jest to, co każdemu człowiekowi potrzeba, żeby nie zwariował, żeby być normalnym. I to musimy kultywować. Pokolenie Czarnej Hańczy to wielka grupa przyjaciół rzeki i jej tradycji. Dbają o nie do dziś. Nazywam się Roman Knapik, jestem restauratorem z Warszawy, a między innymi właśnie ten profesor, który mówił przede mną, to jest facet, który uratował mi życie. No i tak jak wcześniej już nie dawano mi tam za wiele szans, on mnie uratował. No i któregoś dnia, przychodząc do mnie na kawę, tak popatrzył na mnie i mówi, słuchaj, co ty taki smutny, prawda, i tak dalej. Chociaż ja z natury jestem dosyć wesoły. Ale wiedziałem, że tam mam trochę takich problemów, dosyć takich poważnych. No i właśnie między innymi ileś tam lat do tyłu namówił mnie również na spływ. Od tej pory zawsze pływam. Wciągam pomału rodzinę, łącznie z synami, z dziećmi, z córkami, a mam ich czwórkę. Także, no i wszystko, co powiedział, to prawda jest. No. Tylko, że tak może złorzeczył dużo, a nam się tak podoba, nie? Nam się bardzo podoba, tak, tak. On tam ma swoje jakieś, prawda, żeby to strzyc i tak dalej. Na pewno ma rację, ale my jesteśmy zadowoleni z tego, co jest. Jest super. Ja w ogóle kocham naturę, także zresztą nawet, interes, który prowadzę, ma związek również z tym, bo jestem myśliwym. W związku z tym wszędzie, gdzie jest zieleń, gdzie jest drzewo, kamień, woda. No nie, kocham to wszystko. Zima tylko narty, lato tylko to i rower. Ja jeżdżę bardzo dużo na rowerze. Także że to stąd moja miłość do tego. No po prostu nie wyobrażam sobie innych czasów. Te są dla mnie najlepsze. Pierwszy raz uczestniczyłem w spływie Hańczą w 64 roku. To 45 lat minęło. No nie wszystkie muszę z przykrością zeznać, że nie co roku udawało mi się, ale co najmniej 30 razy już dokonałem tą trasę. Jest to nie do opisania przeżycie. Właściwie każdy zakręt co roku jest inny, ukształtowane zieleń, drzewa, ważki, które siadają na końcu wiosła. W tym roku przyjechałem z wnuczką. 11 lat ma dziewczynka i postanowiłem, że muszę przekazać jej sagę Hańczy, Czarnej Hańczy. To jest wrażliwość jakaś, każdy człowiek ma jakąś wrażliwość w różnych sprawach. Ta wrażliwość właśnie przejawia się w kontakcie z naturą, w kontakcie... Ta rzeka ma pewien urok, nieodparty. No, po prostu
Ja znam dziesiątki rzek i w Europie, i poza Europą, ale ciągle zawsze wracam tutaj na Czarną Hańczę. Nie chodzi o to, żeby mnożyć ludzi, tutaj turystów, ale chodzi o to, żeby ci, którzy już pływają, mieli jakieś warunki, że tak powiem, odpowiednie. No, pan profesor tak mówił, że możemy iść do lasu, inne, ale brakuje takiego pewnego poziomu standardu bytowego, sanitarnego. Minimum komfort. Tu nawet nie komfort chodzi. Chodzi o to, żeby była porządny prysznic, porządna ubikacja, żeby można było, powiedzmy, no, jakiś cywilizowany sposób spędzić czas. Tutaj reszta, przyroda sama wszystko dokonuje, całe broni się sama, ale trzeba jej pomóc. Należę do grupy tych najstarszych spółowiczów, którzy ukochali Czarną Hańczę. Ja w ogóle pływam z kolegów, którzy tutaj są, ponieważ pływam od drugiego roku studiów, czyli od 52 roku. 57 lat. Pływałem po różnych miejscach w Polsce. Odbyłem przynajmniej 40 spływów kajakowych. Różnych, dwutygodniowych, miesięcznych. Pływałem po 700 km dziennie, nie dziennie, tylko miesięcznie czasami. Z Tomaszowa Mazowieckiego do Iławy, na przykład Pilicą do Wisły i tak dalej. Ale najbardziej ukochałem Czarną Hańczę. I to jest rzeka życia, jak w tym filmie Redforda. Pięknym zresztą filmie. To jest rzeka, którą najbardziej ukochałem i na którą wracam zawsze z rodziną i z przyjaciółmi. I to jest bardzo ważne. W tej grupie, jak Państwo zobaczycie, są dzieci, są wnuki i są tacy jak ja, 75 lat. Sam kajaku już nie dźwignę, no ale są koledzy, jest młodzież. Niech pomagają i pomagają. I to jest ważne. Tworzymy zespół. Zespół zgrany, przyjazny otoczeniu, przyjazny sobie. I jest tam dobrze, po prostu jest tam dobrze. 30 kilka lat pływania to już jest sporo. W tym roku płynę z żoną. Kilka lat temu byłem z dwoma wnukami, zresztą z Kanadyjczykami, nawiasem mówiąc, a to już jest nieważne. Nawet tamci byli zachwyceni tą rzeką. My jesteśmy w niej zakochani. To jest naprawdę piękne miejsce, gdzie można odpocząć, gdzie można się dobrze poczuć, gdzie można budować przyjaźnie nowe i stare. Ale w zasadzie grupa, trzon tej grupy zawsze jest ten sam prawie. Najprostsze rzeczy. Prysznice na miejscu. Poprawiłbym toalety, może no, naprawa niektórych domków, ale poza tym ten prymityw, mnie na przykład to, co mówi Jurek Kopytowski, owszem, tak, ale mnie się podoba ten prymityw. Tutaj wypoczywam, tu jestem na łonie natury. A z rzeką? A z rzeką? Pan profesor mówił, że trzeba ją troszkę, czy bagrować, czy czyścić. To znaczy w tym sensie, żeby ona nie niszczała, żeby nie zarastała zupełnie zielskiem. Więc tam rzeczywiście trzeba od czasu do czasu, powinno się raz w roku tam trochę przeczyścić ten odcinek od Baczkowej Rudy do Frącek, bo dalej już jest dobrze. To są dwa najpiękniejsze odcinki zresztą Czarnej Hańczy. Bo ona płynie od Czarnej Hańczy do Wigier, a my jeździmy na tym odcinku od Wigier do Rygola. Pierwszy raz z Hańczą zetknąłem się w 90 roku, przypadkowo zupełnie. Przyjechałem tutaj z moją świętej pamięci małżonką zabalować, jak się to mówi, w Augustowie. Poznać te czarujące augustowskie noce. Jakoś tak, żeśmy się nie ustawili w tym roku do specjalnego odwiedzania jakichś obcych krajów i postanowiliśmy zaliczyć Mazury. Podjechaliśmy do Sejn i wracając zobaczyłem tabliczkę. Stanica wodna Frącki Czarna Hańcza. I mówię do mojej żony: Danuśka, to jest coś dla nas. Słyszałem o tym wiele, ale nie widziałem. I przyjechałem tu. Stanąłem może w tym miejscu. Spojrzałem na to zakole Hańczy i powiedziałem: wiesz co, płyniemy. I od 90 roku do dnia dzisiejszego, niestety 5 lat już pływam sam, pływaliśmy po tej cudnej rzece. Chcę się tu do słów mojego przyjaciela, profesora Bieleckiego, odnieść. O Hańczy, o samej tej rzece, o tym cudzie natury, bo to jest cud natury. Tego się nie da inaczej powiedzieć, jak został stworzony przez Boga cud natury. Tylko że ten cud natury oddał nam Pan Bóg, ludziom, do użytkowania. I niektórzy niestety niszczą ten cud natury. Proszę przejechać Hańczą, przepłynąć. Ile na brzegach różnego rodzaju, aż się serce ściska. Zrytych brzegów. Jakaś budka postawiona u Wieśka, u Maśka, u Gazdy, u jakiegoś tam innego. Poniszczone. To ja nie jestem wrogiem ustawiania jakichś zajazdów czy eleganckich tego. Proszę bardzo, stańmy przy jakimś
porządnym pomoście, wejdźmy do jakiegoś lokalu, ale to, co jest stawiane przy tej hańczy na brzegach, to woła o pomstę do nieba. I chciałoby się powiedzieć, gdzie są włodarze tej ziemi? Profesor jeździł przed spływem, prosił na kolanach prawie, wyczyście tą hańczę, bo zarasta, ginie. Kogo to obchodzi? Nas na pewno. Tych, którzy tu przypływamy co roku. Ja od 90 roku raz tylko nie byłem. I myślę, jest taka instytucja jak konserwator przyrody, podobno. Proszę pana, to są słowa. Tak powiedzmy sobie, to są wielkie słowa, wie pan, szczególnie tych, którzy chcą zdobyć jakieś głosy, może gdzieś do głosowania albo przy losowaniu miejsc w parlamentach, wie pan, to są słowa, slogany, którymi się karmi społeczeństwo ludzi. Tu trzeba przyjechać i zobaczyć na miejscu tą dewastację tej rzeki, tą dewastację. A my byśmy chcieli, bo ja mam wnuczka, który od 4 roku życia zaczął pływać. Pływał tu z nami, z moją żoną, siedział na kajaku. Ze świętej pamięci Andrzejem Smułą uczyliśmy się tu śpiewać. Tu Krzysiu przejął te wszystkie dobra przekazane i śpiewamy dzisiaj, bawimy się. Jest wspaniale. Pierwszy raz na spływ kajakowy zabrał mnie ojciec ze stryjem w 68 roku, czyli już 41 lat temu. Od tego czasu nie co roku, ale staram się bywać na tych spływach jak najczęściej, jak czas pozwala. Słuchałem, co mówił profesor Bielecki i pamiętam stanice piękne na serwach, stanice w wysokim moście, która już w tej chwili nie istnieje. Znowu niszczeje, zniszczona, przepiękna stanica, wspaniała atmosfera tam była. Natomiast co udało się Krzysztofowi i tym zapaleńcom, którzy jeździmy na spływy, zachować przez te 40 lat? Atmosferę spływu, gdzie wszyscy są na ty, gdzie profesor, tak znany jak profesor Bielecki, gdzie człowiek z wykształceniem podstawowym, gdzie młodzież mówi sobie na ty, gdzie wszyscy sobie pomagają. Udało się utrzymać tą atmosferę koleżeńskości, atmosferę przyjaźni i podziwu dla przyrody hańczańskiej, dla suwalsko-augustowskiego Pojezierza. Ja jak 2 lata nie jestem na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim, czuję się po prostu chory. Zawsze staram się znaleźć czas, żeby tu przyjechać. Już córki moje też od 12 roku życia bywały na spływach. Teraz przyjeżdżają same, teraz są z nami, ale przyjeżdżają same. Natomiast najważniejsze jest utrzymanie tej atmosfery koleżeńskości, przyjaźni. To, że czy są prysznice, czy nie ma, 40 lat temu nie było. Wszyscy wiedzieli, że będą się myć w jeziorze. Woziło się wszystkie rzeczy, w tej chwili tak jest komercja, wożą nam samochodami rzeczy. Wtedy można było zabrać tyle, ile zmieściło się w dziób kajaka, a jeździliśmy na kajakach z dykty.